Ahoj widzowie, z tej strony Primax i dziś jest to kolejny odcinek z strasznych filmików z kanału Life of Luxury. Tak, i pamiętacie jak oglądaliśmy tamten film, to było już dosyć dawno, chyba to było przed Halloween, tak, to było nawet przed Halloween, jak oglądaliśmy coś tam, że jej tata uwielbiał oglądać jak ona śpi czy coś takiego. I dziś będziemy oglądać kolejny od nich epizod, co prawda pomiędzy tymi filmami wstawili jeszcze jeden film, właśnie w Halloween, ale możliwe, że będziemy na niego reagować, jak pod tym filmem, powiedzmy, 15 tysięcy, jakie 15 tysięcy, co ja chciałem przez chwilę powiedzieć, 15 łapek w górę będzie. I co, to jest niby o jakimś, ona myślała, że jej młodszy brat nie żyje i zobaczymy, co to będzie. Ja wiem, że oni zawsze na wstępie, i tam są spoilery w ogóle na samym wstępie zawsze, więc ja bym chciał je ominąć, bo ja nie chcę wiedzieć, co się stanie, więc omijam je i zobaczymy, co się wydarzy. Wiedziałem, że wam się podobał odcinek z tamtej części, bo tam było chyba z 20 ileś łapek w górę pod tym, więc naprawdę dobrze. I co? Jeszcze się upewnię, czy mam na pewno 1080p, tak. Więc oglądamy. Znowu. Chociaż nie wiem, jak ma być głośno. Tak jakoś. No tak, dobra. Widzowie, dostali e-maila, tak jak zawsze. Jak mili. Dobra. Tak to ustawmy. Mi się wydaje, że będzie dobrze. Nie może zaakceptować śmierci syna. Czyli to jest za jakimś czymś, że tam, że jego tata jej nie może zaakceptować tego, że syn umarł. Więc dobra. Ale to się nazywa, że myślała, że syn nie żyje, więc będzie ciekawie. A raczej młodszy brat, ale dobra. Dobra, jakieś dowody. Co? Co? Ja jeszcze tego nie oglądałem, ale... Co jest? To wyglądało dziwnie. Więc widzowie, to się rozpoczyna dziwnie. To wyglądało jak jakiś pijak. Patrzcie, ja wam to chcę pokazać. Wyglądało jak jakiś pijak. Patrzcie. Uwaga. Widzicie wy to? Jak się patrzy, widać, jak ma takie oczy rozszczelnione. Ale dobra. Oglądam już to. Już nie będę za bardzo przedłużał z jakimiś pauzami czy coś. Jak chcecie wejść na ten kanał ich, to wleźcie do opisu. Tam też macie dużo ciekawych rzeczy. Także właśnie link do tego kanału. Dobra, jadą. Yeah. Dobra. Czyli z tatą jest coś nie tak? Tatuś jest jakiś nie tak, ma coś poprzewracanym w główce, co prawda? Okej. Okay. Dobra. Czyli widać, że mu się ta baba podoba chyba, ale okej. Okay. Ale okej. Okay. Dobra, jadą. Jadą do tej chałupy, ja się bawię jakąś muchą, jakimś... Pamiętam taką gumową zabaweczkę gum i tam były różne jakieś muchy, pszczoły, jaszczurki, ale tutaj owady, o. Dobra, dojechali. Dojechali, oj. Co jest? Śnieg pada. Chyba u nich tam, ale u nas też ma padać w wtorku. Nie wiem jak u was, ale u mnie tak, więc fajnie, że ma być śnieg. Bo tęsknię za śniegiem. Nie mam śniegu u mnie tym razem. Dobra. Nagrywam ten film o 17, równa 17 teraz dobiła. Więc jest jeszcze wcześniej. Całkiem. Co? Hi, are you Millie? Czemu ona wygląda? Co? Yeah. Ona dziwnie wygląda, bardzo dziwnie. Co? Aha, okej. Okay. Ona trochę dziwnie wygląda. Coś mi to śmierdzi. Ona bardzo dziwnie wygląda, jakby chowała sobie zęby. Tak łączyła wargi. To było bardzo dziwne, ale okej. Okay. Nie wnikajmy. O, już wygląda chyba normalnie. No, już normalnie. Dobra. Timmy odszedł. O.
No, tata zachowuje się dziwnie po tym, jak Timmy umarł. Rozumiecie chyba angielski, więc nie muszę czytać wszystkiego. Czy jakieś dziwne dźwięki? Okej. To ty już ją za rękę trzymasz! To się tak zawsze zdarza. Co? O nie! Co to jest? To jest dziwne. Timmy. Aha. Timmy nie umarł. Aha, udawał. No ja nie wiem. Nie wiem, czy on... Widzieliście znowu? Ale patrzcie, nie no, ja to muszę pokazać, bo to jest dziwne było. Widzicie by to, jak oczko zaglądało? To jest, na razie się zaczyna śmiesznie. Chociaż mi się ten odcinek wydaje, jakby miał być mniej straszny niż tamten, bo... Jakieś dziwna lalka jest. Ale jeszcze się zobaczy. Oczywiście. Nie chce się z nim bawić. Się zasmucił. No niestety. Co ona... Patrzcie, ona tutaj... Tutaj była jakaś sparzana, tu się lampi w jedno miejsce. To było dziwne. To było bardzo dziwne. Okej. On ma... Jest w jakimś swoim workshop. Nie pamiętam słowa po polsku, a pamiętam po angielsku. Workshop, taki garaż, można powiedzieć. Taki garaż z pracy, coś nie można coś powiedzieć. Dobra, idę sprawdzić ten jego workshop. Czemu masz tak lampy w jedno miejsce? Dziwne. I czemu zawsze w ogóle tutaj są jako te... Te, które piszą e-maile, zawsze są dziewczyny. Nigdy nie było chyba chłopaka. Nie wiem dlaczego. Kukła. Named after his son who Dobra. Recently died. This guy needs to learn to accept that his son is dead. Dude, musi zaakceptować, że umarł ten Timuś. Tymoteusz, że umarł. Dobra, idą do tego workshopu. I zobaczymy, ten epizod nie jest akurat taki długi. Trwa krócej niż tamten. Ten trwa 16 minut. Więc dobra. I właśnie jest to kolejny odcinek z reakcji na film, bo mam jeszcze szlaban, który już się jutro kończy, więc jutro prawdopodobnie się pojawi Roblox na kanale, albo pojutrze. Co? Organy? Co to jest? To już jest straszniejsze niż ta lalka. Zdecydowanie. Widzowie, napiszcie w komentarzu, czy to według was też jest straszniejsze niż ta lalka. Popatrzcie, jak to wygląda. Co? Co to jest? Niech nie dotyka, ten się nie słucha. No oczywiście. Się nie posłucha. Aha, w puzzle się bawi. No fajnie. W puzzle się bawi. Okej. What? Hey, what are you doing? Stop messing around. Okej. To jest dziwne. No, to jest rzeczywiście kapko dziwne. To jest mocno dziwne. Zostawcie oczywiście łapeczkę w górę, jak chcecie kolejny odcinek z tego. Nie wiem, czy wam się to będzie podobać. Ale no. Ale widzę, że wam się podobało, jak kiedyś to nagrałem, więc... Więc spoko. Hallway. Hallway. Są w kole... O nie, już słychać. Pokój tatusia? Pokój tatuśka. Uwaga, co tam będzie? Co? On chce se pograć z tatą. Ej, on wygląda w ogóle ten tata jak gościu z innego epizoda. Zupełnie tak samo, ale... On nie chce grać. Jest zmęczony. Dziwnie ten tata wygląda od razu już. Pod początek. What? Co? On nie miał ręki? Czy mi się wydawało? On nie ma ręki. I wygląda bardzo dziwnie. Ona teraz to mówi. Nie ma ręki, no. O nie, widzowie! Jest taki mocny wiatr, że rozrywa mi dach! O kurde! O nie! O! O Jezus, dobra. Zalepili. Wchodzę do pokoju.
Tej Mili. Millie. Millie. Tak to się mówi. Are you feeling all right? Leży se w łóżku. To jest ten sam pokój, w którym to nagrali. So we just checked out your dad's workshop and okay. We're gonna record your dad tonight to see what. Czekajcie, bo ja nie wiem, czy to się nagrywa. Dobra, nagrywa się i jestem szczerze zdziwiony, bo to już jest połowa za nami. Połowa. Tego już. O nie, ona ma chyba jakąś depresję przez tego tatę. Widać po niej, że jest jakaś dziwna. Kapkę. Obydwaj są smutni, że Timmy zginął. I płacze, no. Boyfriend Hubby. I love you too. Ha! Jak! Jak się. Jak mu się zrobiło smutno. Jak mu się zawiódł. A czemu on się tak ucieszył, jak zobaczył tego SMS-a? Jak się ucieszył. To było dziwne. Ona chciała zadać jakieś pytania, ale on se poszedł. Okej. Okay. Ten! Dosuwa łóżko. Się boi pewnie. Się boi. Się cyka chłop. Nie ma ręki. To dziwne. On nie ma rąk. I on nie wie, jak on kontroluje tą pacynkę. No, kapkę dziwne. Okay. She got a text on her phone from her boyfriend. No. So nothing. I'm agreeing with what you said earlier. If this is a family issue, then her boyfriend. A i teraz nagle, jak tego SMS-a zobaczył, to teraz go już nic nie obchodzi tego chłopa. No widzicie? Widzicie? No. Jej chłop powinien się tym przejmować, a nawet się pewnie nie przejmuje. Dobra, i teraz będą już nagrania z tych kamer. I teraz zaczyna się najciekawiej. On widać, że ma otwarte oczy, ten chłop. Obok. Oj, zgaszona lampa, nic mi. Czemu on śpi w ogóle w okularach słonecznych? Tego ja nie jestem pewny, szczerze widowę. A nie, ściągnął, dobra. Ale po co mu w ogóle nosi te okulary? Dobra. Millie's room. Hallway. Dobra, zobaczymy, co się będzie działo. O, workshop. On nie chce iść spać. Ha! Ten tata. Jest zmęczony tatuś. No biedny tata. Ten Timmy go nie rozumie. Aż to... Chyba on go... Co? Czemu on się przesiadł do jego łóżka? Se swoje własne łóżko przyniósł, a sam się wpełzał do jego łóżka. No, kapkę to dziwne. Oj, dobra. Czy pacynka idzie sobie spać na półkę? O, tatuś se usiadł. Dobra. Tatuś se chyba idzie spać, tak samo i pacynka. Chociaż nie wiem, zobaczymy. Dobra, tu nic się nie dzieje takiego. Tu też. Co? Aha, pacynka żyje. On się podrapał po głowie. Ten. Pacynka żyje. Okej, to trochę paranormalne i dziwne. Ale okej, że pacynka żyje. Ten tato jest fajny, ja lubię tego tatę. Ta pacynka mnie wkurza. Co? No nie! On to zrzuci na tego tatę? Nie! Biedny tata! Dostał. Co? Aha. To mamy po tacie. Lubiałem go. No niestety. Niestety, ale trochę zaliczył wpadkę. Ten tatuś jest 1:43. Co to robi? On sam umie chodzić. Dobra, ten epizod jest niestraszny na razie. Szczerze, dla mnie to nie jest jakieś na razie straszne. Może się dopiero stanie. Co? On przyszedł do nich do pokoju. A zrobił coś chociaż? Jest 2:07, wcześniej była 1:40 chyba. Nie zrobił nic.
O, ten się obudził. Ej, on otworzył oczy. Ja widziałem, że się zaświeciły. Dobra, budzi go. Dobra. Okej. Okay. Idę to sprawdzić. Oj, to jest niezłe. Śmiech. Millie's hallway. Okej. Okay. Stąd idą dźwięki. Stąd dochodzą dźwięki. Dobra. Co? W jaki sposób? What? What? Co jest? Dobra, znowu Chester został ofiarą. Jak zawsze. Dobra, ten biegnie mu na ratunek oczywiście. Śmiech. Co tu się stanie? Uwaga! Co? Co? Jak oni to zrobili? Co to jest? Co jest? Co? O. Jak mu się ręka wydłużyła? Co? Co? O kur... Co się stało? O nie! Aha. Poszedł do pokoju tej Millie. Aha! Aha! Czyli jak Chesterowi się coś dzieje, to... On mu biegnie na ratunek, a jak coś się dzieje jej, to mają to gdzieś i zejdą. No to nieźle. We escaped the house, ran to our car and drove home. Nie zadzwonicie na policję? We had no help from Millie or her father since. No bo tatuś biedny dostał. No i to tyle. Dobra, no. Czyli 100... Czyli 100 tysięcy łapek i będzie kolejny tutaj odcineczek. Ja to może w sumie wyciszę, żeby coś tak fajnie... I co? Widzowie, to też tyle. Ile oni mają subów? Łocie, panie, dużo. Więc co, widzowie, możecie wpaść do ich kanału, jest w opisie. Link do kanału. Tego właśnie, na którym jest dużo takich filmów. I co, to jest jakiś ich drugi kanał. I co, jak chcecie więcej takiego czegoś, stawcie łapeczkę w górę oraz suba. Nie było to jakieś mega straszne. Co? Dobra, więc dziękuję za oglądanie. Trzymajcie się i... Pa, pa.